Dzień dobry Państwu. Trwa burza wokół filmu Wołyń. W mediach wywiady, dyskusje, polemiki. I w zasadzie tylko jeden temat nie jest poruszany, chociaż zadają pytania różni ludzie. Nawet sam reżyser nie wie, skąd wśród Ukraińców było tyle dziczy, okrucieństwa, pasji, z jaką mordowali Polaków. To za chwilę zobaczymy we fragmentach migawek z tego właśnie filmu. I otóż warto zajrzeć do historii tych terenów, a przede wszystkim do plemion, czy plemiona Chazarów, wywodzących się z Turków, a nawet w późniejszym etapie z plemion mongolskich, które w swoim czasie przeszły na judaizm. I te plemiona właśnie wówczas zasłynęły niezwykłym okrucieństwem, bowiem one się zajmowały gwałtami, podbojami, rozbojami, napadami, no i przede wszystkim handlami niewolników. To byli Żydzi chazarscy. I to nie ma żadnego związku z jakąś antysemicką retoryką, bo możemy sobie już nie tylko w internecie przeczytać o tym, ale właśnie ukazała się arcyciekawa książka profesora profesora Jarosława Dudka pod tytułem Chazarowie, polityka, kultura, religia, VII-XI wiek. Warto się z nią zapoznać, ale już ją tak pokrótce treściłem. Dziękuję za uwagę. Takie jeszcze małe postscriptum. Otóż stolicą Chazarii, tego terenu od Morza Kaspijskiego po Morze Czarne, był Kijów. I w późniejszym czasie te ludy się zmieszały częściowo z Rusinami, częściowo z Polakami, ale zawsze Ukraińcy mieli zakorzenioną głęboko tą właśnie dzicz, tą zbrodniczą mentalność, która właśnie owocowała nie tylko zbrodniami na Wołyniu, ale przecież i w Galicji i w wielu innych regionach polskich Kresów. No i tak, ponieważ to kręcimy na żywo, bez dubli, nie mamy czasu specjalnie, żeby tu robić powtórki. Dodam jeszcze, że niestety, ale Ukraińcy nie są Słowianami. Proszę się przyjrzeć im rysom ciemnej karnacji, skóry, czarnym oprawom oczu, włosom, w ogóle fizjonomii całej. To nie są Słowianie. Rodowód chazarski z domieszkami innych plemion, nie słowiański. У скорому часі підуть могили польські пани, а ми здобудемо незалежну, вільну батьківщину. Подякуємо за то Богові. Слава Україні! Героям слава! Слава героям! Героям смерть! Он даст узерное Украине шер
Stadt und große Deutschland zusammen. Хай живе організація українських націоналістів! Хай живе сама Мандера! Хай живе фюрер Адольф Гітлер! Хай Gibt es hier im Dorf noch irgendwelche Jungen? Nein, das ist keiner. Nein! Amis! Die Bosse! Sie też dobrowolisch, tak? Rizzo. Подумай про свою жінку, про дітей. Подумай, Рицю, подумай. Вірваю! Ні слави, ні честі твоєї нації! Не дозволиш нікому стримати! Ні слави, ні честі твоєї нації! І пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань! І пам'ятай про великі дні наших змагань! Польський уряд у Лондоні домовився з керівництвом ООН, що на зустріч дві сторони прибувають без зброї. Я читав ваші вірші. Дві вітчизни дуже гарний. З ким маю честь? З вільною Україною. Вкладу! Сина Святого Духа. Амінь. І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай ваші жнива будуть врожайними. Thank you.
Karolina zagrała Zosię Głowacką. To była pierwsza pani rola w kinie, za którą otrzymała pani nagrodę za najlepszą debiutancką rolę w polskim kinie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Bardzo oczywiście gratulujemy. No jest to moja pierwsza rola, mój pierwszy film i wszystko, co tam zagrałam, każdą scenę, to zagrałam po raz pierwszy. Każda scena była dla mnie ogromnym wyzwaniem, ale też jak się dowiedziałam w szkole teatralnej, byłam wtedy na pierwszym roku i po miesiącu zostało wywieszone ogłoszenie, że jest casting do filmu Wojtka Smarzowskiego Wołyń, to oczywiście pojawiła się obawa i przerażenie, ale też podekscytowanie, bo od zawsze podziwiam Wojtka i bardzo cenię jego filmy. Porusza trudne tematy, robi kontrowersyjne kino, ale ja od zawsze chciałam tylko dotknąć i wejść w jego świat. Także było to moje spełnienie marzeń. A temat bardzo trudny. Ja na początku tyle, co wiedziałam o Wołyniu, to że była taka kraina i że tam działy się okrutne rzeczy, ale nie wiedziałam, jak to dokładnie wyglądało. I przy przygotowaniu roli po prostu poznawałam ten cały wołyński świat, czytałam książki, uczyłam się gwary wołyńskiej, przeczytałam różne dokumenty, obejrzałam zdjęcia, które mi Wojtek podsyłał. Bardzo dużo też rozmawialiśmy o motywacji mojej bohaterki. Ja też jak myślałam o roli, to zawsze zastanawiałam się, co by było, gdybym ja znalazła się wśród tak okrutnych wydarzeń, bo przecież te wszystkie stany, emocje Zosi, ja tego nigdy nie przeżyłam, mogłam je sobie wyobrażać.